Dzisiaj spełniamy prezenty widzów. Pozwólcie, że przedstawię wam, jaki jest przebieg wydarzenia, okej? Przebieg wydarzenia jest następujący, drodzy widzowie. Poprosiłem was, żebyście przez tydzień zrobili sobie paczki, ale dzisiaj dla spóźnialskich widzowie też będzie szansa jakaś. Jeżeli dobrze pójdzie, to też będzie szansa dla spóźnialskich. Moderatorzy zrobili listę z kanału na Discordzie. Mamy na przykład 41 klusek, no nie? Nie ma problemu, mamy tutaj widza. Przykładowy to jest, przykładowy. Zakładamy, że nam się spodoba, prawda? Plus jest taki, że nie muszę prosić o adres, bo zobaczcie, jak to fajnie działa i jak system jest zaawansowany. Mamy 41 klusek, zakładamy, że mi się podoba to, co chcę, prawda? Więc ja sobie dodaję do koszyka jego produkty, daję przejść do koszyka. Jak mam adres, to mam swój, Kamil Evron, Nowopilki Górne, łączna tu jak się zjeżdża, prawda? Musiałem jakiś adres swój podać, no a wiadomo, nie chcę swojego, to wiadomo. Oraz Oskara z listy prezentów. I teraz jak dam, że użyj ten adres do listy prezentów, no nie? To widzicie? Adres ukryty, pełen adres ukryty. Ja nawet nie wiem, gdzie ja to zamawiam, a zamawiam. Więc jest to bardzo fajny system, w którym możemy to zrobić bardzo sprawnie. A ja nawet nie muszę potem pytać o adres ani nic. Oraz też, no nie będzie zlikowany ten adres, prawda? Więc możemy sobie dosłownie przeglądać. Ja będę tylko klikał zakup, swajpował kartę i przesyłka idzie ch**, nawet wie gdzie, ja nawet nie wiem gdzie. Rozpocznijmy! Jakie są zasady? Zasady są takie, że niektóre listy będą takie se i ich nie wybierzemy. Te listy będą po prostu takie se. Typu na przykład ktoś powie: Evron, ja chcę kartę graficzną. List na ch**a jedno zdanie. I po prostu RTX wpierdolone. No trochę ciężko mówić. Ale będą też listy, które będą bardzo fajne i one pójdą do osobnej puli, a będą też tak zwane złote karty, gdzie kupuję z bomby rzecz. Okej? Czyli listy, które będą fajne, pójdą do osobnej puli, z której potem na random orgu będziemy losować, kto co dostaje. A jeżeli ktoś będzie miał bardzo taki słodziutki list i w ogóle, i fajną rzecz, to kupujemy z bomby ze złotej karty. Budżet nie wiem jaki jest, bo jest mój, ale no wiadomo, no tak nie wiem, z 10k, 15, coś by można było pyknąć, no nie? Wiadomo. Domino. Lista do Kamil. Domino. Drogi Kamilu, chciałem ci napisać, dlaczego potrzebuję nowych słuchawek. Moje obecne niestety zaczynają się psuć, a dla mnie dźwięk jest ważną częścią codziennego życia. Nowe słuchawki pomagają cieszyć mi się ulubioną muzyką i oglądaniem twoich streamów. Bez problemów technicznych i w jak najlepszej jakości dźwiękowej. Z góry dziękuję i wesołych świąt Kamilu, z poważaniem Dominika. Damy do normalnej listy, do losowania, prawda? Miniaturka. Cześć Kamilek, siedzę w community już jakiś czas. Poznałam wiele wspaniałych osób i cieszę się, że tu trafiłam. Skoro jest to losowanie, to stwierdziłam, że spróbuję swojego szczęścia. Więc na prezent wybrałam legowisko dla mojego małego kotka, bo zajmuję też starszego, ulubioną serię książek, pierwszą, którą chcę przeczytać po angielsku, myszkę, bo brat za pomocą kotka ostatnio zepsuł, i książkę dla siostry, by miała co czytać. Wesołych świąt dla ciebie, Kamilku, i dla czatu. No, no way! Jakie fajne legowisko! Złota karta polis. Ej, jakie fajne! Kupujemy! Dobra, czyli jest to. Dobra, czekajcie, bo ja muszę pozamykać te rzeczy, które już miałem. Mamy myszkę, mamy Twisted Love, mamy Maze Runner Series, czyli książki, legowisko i myszka. Tu jest kandydat do złotego chyba tego, nie? Do złotej karty. No to widzowie, co, złota karta? Miniaturka, żeby dobrze rozpocząć. To miniaturka, gratuluję, złota karta. Miniaturka bez losowania. Pyk, gratuluję, miniaturka, te rzeczy pójdą do ciebie. Gratuluję, gratuluję. Dobra, w ogóle ktoś mi musi liczyć mniej więcej, ile już osób coś dostało, bo lepiej jest, że aha, to 30 tysięcy, tak? Dobra, spoko, miło. Mamy Marian. Marian, kurwa, każde słuchawki. Wam się słuchawki na tym streamie rozpierdają, czy co? Drogi święty Mikołaj, do szkolny Kamilku, dzięki za wiele radości, które codziennie, no prawie codziennie, poprawiają mi humorek po ciężkim dniu. Ostatnio moje sławki się popsuły i muszę złać na głośnikach streamki, a strach pomyśleć, co sobie myślą o mnie sąsiedzi, kiedy słyszą te wszystkie wrzaski, krzyki, napady, już nie mówiąc o szczekaniu XD. A im zapomniał o najważniejszym, tobie i wszystkim na czasie, zdrowych i wesołych świąt. O, so cute! No dobra, do normalnej listy. Ja nikogo nie odrzucę! Drex, widzowie, Drex! Widzimy, że są pełne sprawy do załatwienia, jeżeli mógłbyś rzucić moją klawiaturę na listę priorytetów, bym był bardzo wdzięczny. Drex, jaką k***a listę priorytetów? Szczególnie teraz, gdy święta idą pełną parą. Obiecuję, że od teraz będę dbał o klawiaturę. Okej? Okay. SteelSeries Apex. Spodziewana dostawa po Bożym Narodzeniu, a żeś se k***a wybrał. Koc przyjdzie kiedy? Dostawa przed Bożym Narodzeniem. Nice! Dobra, dobra, dobra. No co, Drex? No, chyba na listę normalną, nie? Dalej mamy Sincera.
Witam, Kamilu, oglądam cię od czasów Fortnite, czyli 2019. Poznałem cię dzięki YouTubie. Piszę do ciebie w sprawie prezentu dla mojego brata. Niestety mnie nie stać na takie prezenty, a brat bardzo na niego zasłużył. Wesoły świąt, Kamilku, mój nick na Twitchu Sincera, a na Discordzie XSolar. O, dla braciszka! Dla braciszka! Dobra, co mamy? Samochodzik na pilot. Okej, okej. Do wyjebania, nie no, nie do wyjebania. Ty, ale dwa samochodziki na pilot? To lepiej samochodzik na pilot i coś innego, no nie? Dla brata, tak, tak. Ej, a czy tu będzie używana karta dla brata? Witaj, Evron. Jeśli doczytasz, to wszystkiego najlepszego, ale przejdźmy do rzeczy. Co ku... wszystkiego najlepszego? Widzowie, jeżeli tu będzie lizanie mi d***y, to ban. Najpierw słuchawka. Ostatnio mi się zepsuły, żeby móc dobrze cię słyszeć. Przygadą właśnie takie. Słuchawki są bezprzewodowe, więc będę mógł cię słuchać w każdym miejscu. Oglądam cię długo i sprawiłbyś mi przyjemność, kupując mi taki prezent. Jeśli chodzi o Lego, to historia jest taka, że brat poprosił o jakiś prezent. Jest młodszy i lubi Lego. Ej, czekajcie, może powiększymy w ogóle, co? Tak będzie lepiej. Więc pomyślałem, że może spróbować to nawiązać. Patrzę, jak wygląda teraz w Polsce z podatkami. To naprawdę by mi to pomogło, gdyż nie musiałbym wydawać dodatkowych pieniędzy, a sprawił przyjemność braciszkowi. Karta brata. No ale z drugiej strony, widzowie, czy wy macie 3 lata, żeby taki Lego samochodzik mieć? To chyba faktycznie, co? Do wyjebania. Nie, nie bądźcie niemili. Dobra, zapisujemy tą listę. Fajny, fajny list, fajny list. No może być, jak najbardziej. Wesołych świąt, Evron. Jak wiesz, community jestem od bardzo dawna. Ostatnio zdecydowanie mniej, ale za jakiś czas staram się zaglądać i przywitać. Twoje streamki zostaną ze mną na zawsze, gdyż gdy zaczęłam cię oglądać, byłam w jednym z najgorszych momentów mojego życia, ale dzięki tobie, twoim streamkom i community wspominam ten okres z uśmiechem. O, so cute! W tym roku wydaje mi się, że byłam grzeszna. Raczej nie miałam okazji cię wyzywać. Tak więc na święta chciałam prosić o prezenty dla mnie i moich bliskich. Mogłabym tym sposobem się odwdzięczyć za wszystko, co dla mnie robią. Co roku na święta nie ma sensacji, bo za minimalną ciężko zacząć na święta. Moja mama dużo podróżuje w góry, więc chciałabym dla niej powerbanka z ogrzewaczem. Mój wuja jest fanem Gwiezdnych Wojen i spodziewa się dziecka, a ta figurka byłaby idealna dla niego i potem do pokoju dziecięcego. Tak zostanę ciocią. O, ain't no way! Jego żona okres ciążowy, myślę, że przejdzie łatwiej z ciepłym koco bluzą na zamek. Kto wie, może za parę lat będę z ich kidosów oglądała twoje streamy. Nie, bo dzisiaj jest ostatni stream. Na spokojnie. Dla mojego głupaka zrobił chwytak do telefon do samochodu, bo jest sobie pełną funkcję na wyjazdach. Oraz dla mnie, dla niego meczujące kapcie rekiny. No way! Meczujące kapcie rekiny! Ja p***ole. Niesamowite. Dobra, chwytak na telefon, kot z kapturem dla kobiet. O! So cute! Yoda? Star Wars 6, dziecko, figurka? No nie, widzowie, za mocno, za mocno. No co, no tu chyba wiadomo, nie? Tutaj chyba by się przydała złota karta. Tutaj złota karta wjeżdża. Tutaj wjeżdża złota karta. Jak najbardziej, jak najbardziej. Gratuluję, gold! Mam nadzieję, że rzeczy się przydadzą. Jak najbardziej jest tak zwana złota karta, drodzy widzowie. Dobra, macho, macho, macho. Prezent na Mikołaja. Ram. Nie, no nie mogę. Że? Co wy? Komputer składacie, czy o tu chodzi? Drogi święty Mikołaju, chciałem ci podziękować za wszystkie wspaniałe prezenty, które dajesz dzieciom na samym świecie, a jednocześnie chciałem podzielić się z tobą moją małą prośbą. W tym roku zwracam się do ciebie z nietypową prośbą, ale bardzo ważną dla mnie. Otóż bardzo potrzebuję nowych kości RAM dla mojego komputera. To jest ten z GTA, jak on miał? Larry! Obecnie pracuję nad moją pracą inżynierską, a także wykonuję codziennie obowiązki zawodowe, które wymagają dużej mocy obliczeniowej. Niestety moja obecna konfiguracja jest wystarczająca, by sprostać wymaganym mojej pracy. Nowe kości RAM byłyby nieocenioną pomocą. Dobra, możemy dać, no nie? Do normalnej listy. Fajny XD Lama. Ogólnie moją pasją jest gotowanie, więc do listy dodałem rzeczy, które przydadzą mi się w kuchni, a te kwiatki z Lego, bo mama je chciała dostać. Ja jebisty list. Nie, no Lama, bo tak. No, no ten list, no. Bania, nie? Generalnie tutaj wiadomo, tutaj jest ewidentnie złota karta. Widzowie, no tutaj niestety, ale jest do bania. Tutaj trzeba się wysilić z listem przynajmniej, prawda? Dobra, Cosmi 244. Co to k***wa jest? Płyta główna, część zamienna? Cześć, Kamil. Od dłuższego czasu myślałem nad zakupem Raspberry Pi, ale jestem studentem, zawsze znajdzie się lepszy cel na ich wydanie. O możliwości tego mikrokomputera chyba nie muszę ci mówić, ale przede wszystkim chciałbym za jego pomocą zgłębić swoją wiedzę i nauczyć się czegoś nowego. Dodamy do listy. Bo jak jest się nerdem, to ma się mój szacunek. I ty, Sworilis, i ty, Suge. Karta dla brata, no kurwa. Wicia. Proszę bardzo. Widzowie, nie machajcie do ekranu, okej? Okay? Jesteście tutaj, tak. Wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą. Witam, szybko i zwięźle, dlaczego wybrałam kolorowankę i mazaki. Często jestem zestresowana, a zauważyłam, że malowanie mandal i tego typu kolorowanek odstresowujących pomaga mi się zrelaksować. A poza tym, tak się tym zajmuję.
Dobrze, nie wyobrażam sobie wieczorku bez malowania. Gra planszowa ze względu na to, że jako jedyna chcę urozmaicać spotkanie ze znajomymi, a Lego, bo to fajna forma rozrywki dla mnie. Chyba do normalnych może pójść. A jakie Lego? Jakie Lego? Speed Champions? Fajne, fajne. Ja jak najbardziej jestem w stanie do normalnej listy dorzucić. Kujman. Wesołych świąt! Lurkuję sobie na tym czacie prawie codziennie od 2 lat. Co prawda nie od dawna, jest trochę gorzej, ponieważ za dużo się dzieje, ale zawsze staram się być jak najczęściej. Na liście starałem się dodać jakichś niepotrzebnych rzeczy, ponieważ dzięki temu wiele osób będzie mogło coś dostać. Tylko książka z uniwersum, które uwielbiam, i myszka, bo mam taką samą od 5 lat. Ej, bardzo tani prezent! Na pewno, Kujman, nie chcesz nic więcej? Mega fajnie! Mega fajnie, no to dodam, no nie, bo to wiadomo. Mały prezencik tak najbardziej. Andrzejowicz! Aha, podoba się mnie to, co widzę! Kochany, szanowny, święty Mikołaj Ebronie, chciałbym dostać od ciebie w tym roku taki mały comfy zestaw do swojego pokoju Blushi. Lampka idealnie by mi pasowała obok monitora, który by mi rozświetlała biurko, a olejki do niej dodałyby bardziej przyjemnego klimatu podczas wieczornych posiedzeń na streamie. A panda, żebym mógł sobie ją przytulać, gdy nadejdą te smutne dni i żeby mi przypominało o tobie, kochany panie Kamilu, i słodziakach z czatu. PS, jeśli nie, to zrozumiem, może najdę bardziej potrzebujących app i zmień ten alert mad. No way! Pan Dziocha! Ale pan Dziocha! No way! I widzowie, no i grzybek. No i grzybek, no i grzybek. Andrzejowicz, powiem tak. To jest słodki prezent. I drodzy widzowie, przez to, że Andrzejowicz jest bardzo często, ja Andrzejowicza widzę codziennie na czacie, od samego początku streama do końca, dostaję za obecność i za zaangażowanie w community złoty bilet. Złoty bilet. Andrzejowicz przychodzi do finału. Złoty bilet, złota karta. I takie osoby, widzowie, bardzo doceniam, bo to jest, wiecie, to jest codziennie wsparcie. Afix! Cześć, Kamil. Na wstępie oczywiście życzę wesołych świąt spędzonych w gronie najbliższym. Wiem, że granie w gry to ciężka tyra, ale zrób sobie wolne i wychilluj. Bardzo ciężka tyra. Lego chciałbym, dlatego że składanie mnie odstresowuje po syzyfie w pracy. Głównie siedzę w Lego Technik, ale te zestawiki z Lego byłyby miło odskocznią. Uuu! No way! Z Gredek z Harego! Jaki fajny! Uuu! Expecto Patronum! Karta mojego starego. Afix daje do wybranych, jak najbardziej. Hejka Kamilu, hejka moderacjo, hejka czacik, no i hej, cześć VIPy Omega Lul. Cringe. Wyobraź sobie, że już na cichu leży w łóżeczku, oglądam streamka, obok leży moja baba, która wstaje o 4 do pracy, a ja na głośniku z telefonu oglądam streamka. Karta dziewczyny, widzowie, karta dziewczyny. Pana wizja, niestety jest ona codziennością, a prezentik pozwoli mi w ciszy oglądać streama, a mojej kobiecie pozwoli zlikwidować wory pod oczami. Dwa w jednym. Jeżeli to jest karta, będę oglądał stream, to jest to dobra karta. Już niech będzie, już niech będzie. Ewronku Mikołaju, życzę tobie czatu wesołych świąt. Jestem prawie na każdym streamku na czacie, znany jako Szymiksan. Chciałbym do ciebie rękawiczki, od ciebie rękawiczki, ponieważ przemakają, jest mi zimno, dlatego chciałbym porządne. Scyzoryk przydałby mi się do wielu rzeczy. A chyba jakiś pistolet na co? No to rozwiązanie tutaj chyba może być ewidentny Skippers, prawda? Valarice! No way, widzowie, Valarice! Drogi Mikołaju, jestem Wiktoria, ale większość czatu zna mnie jako Valarice. Jestem wielką fanką Marvela, dlatego też pojawiła się ta piękna rękawica, która idealnie by dopełniła moją Marvelową półeczkę. Każdy chce gustować sery, dlatego na liście pojawiła się... O nie! Świetna deska do krojenia, więc moi rodzice byliby również bardzo zadowoleni, ponieważ nasza deska została troszeczkę przeze mnie poturbowana. Ostatnią rzeczą jest ten piękny kubek w krówkę, który umiliłby mi te zimowe, chłodne dni. Poranna kawusia, bo robiłem codziennie rano samopoczucie. Deska z serami. Wow. Lego, ej, ta rękawica zbista, co? Zbiste. Szczerze? Dojebane. Valarice, no co możemy powiedzieć? I kubeczek. Valarice. Widzę cię codziennie na czacie. Valarice, złota, dobra, kurwa, tych złotych kart nie może być te. Widzę, złota karta. Gratuluję, Valarice, złota karta, pogu. Bewiki, list do Mikołaja, Bewiki 1616. Cześć, Kamil i czat, z tej strony Wiktoria. Chciałam dostać ten opiekaczo-gofrownico-grill, bo myślę, że jest super przydatna rzecz. Nie muszę tłumaczyć, że to z tej gofry to top jedzenie, rel, i z chęcią i wielkim uśmiechem na twarzy bym je robiła, gdybym miała taki giga sprzęt. Poza opiekaczą dostałem jeszcze figurkę Funko, ponieważ zbieram figurki z seriali. No way! Ej, dobra, to wygląda dobrze. Opiekacz? To wygląda dobrze. Jak najbardziej idzie, czekaj, Valarice tutaj jest. Bewiki jak najbardziej idzie do listy. Jak najbardziej idzie do listy. Widzowie, my na razie odrzuciliśmy chyba z 3. To musi być kurwa tempo. Drogi Kamilo, chciałbym poprosić o gramofon, ponieważ lubię odkrywać muzykę w oryginalny gramofon. Ej, zajebiste, co jest?
Czaisz? Gramofon. Zapisuję do listy. Weldowata. Cześć, Marzena. Oglądam chłopaków już dość sporo, bo byłyby 3 lata. Może mało osób mnie kojarzy, bo nie udzielam się na czacie. Chciałam dać chłopakowi jako... Karta chłopaka, widzowie. Prezes zaświetla, ponieważ lubi samochody, a też na pocieszenie, bo swój samochód ostatnio skasował. No, może jak najbardziej może iść na listę. Blue Ninja. Co to kurwa? Hejka, ogólnie mam 18 lat, pracuję jako administrator sieci IT w paru ośrodkach. Problem w tym, że mam okropne narzędzia i problemy finansowe. Chciałbym dalej rozwijać się w zawodzie, a nie tylko być zawodem dla rodziny. O! Bierzemy. Nidor. Przeżyła zima i przez brak możliwości otwarcia okna na dłużej, bo zimno mam w mieszkaniu, bardzo złe powietrze. O, nawilżacz? Ej, nawilżacz? Ty, widzowie, ponad limit, bo minus 9%. Ej, fajny. Nawilżacz? Okej, okay, ale... Nidor, jak się wylosujesz i mnie wyzerujesz z 500, o k***a, to będziesz ty robił ho, ho, ho za mnie. Fryta, drogi Mikołaj, ja przyjdę ten list z nadzieją, że uratujesz mnie przed ciągłym spóźnianiem się. Kurwa, zegarek Kasio? O k***a. I plecak. Dlatego muszę gdzieś umieścić, dlatego na liście wylądował, że plecak mówi aktualny, o kurde. Plecak. Dobra, plecak może być. I zegarek, czemu nie? Why not, why not? Pysiułka. Oho. Moja klawiatura już niestety ledwo żyje, a ciężko tak grać w gierki, więc przydałaby się nowa. Słodycze to słodkie urozmaicenie. O mój Boże, słodycze! So cute! Amerykańskie pudełko. Ty pa, co tu się dzieje, k***a? Fajne. Jak najbardziej możemy dać do listy. Wisi. Proszę bardzo. Cześć, Kamilek. Ostatnio minął mi roczek suba, ale w komitie jestem od początku mojej przygody ze studiami. Towarzysz mi w dzień od ponad 4 lat, również przypisano moich obu prac dyplomowych. Za pół roku bronię mój autorski projekt magisterki. Kto mnie zna, ten wie, że przyspiesza mi do wiele stresu, a jestem z niego dumna. Świece zapachowe, butelka do picia ze stali nierdzewnej, furminator i gra planszowa. Okej. Okay. No jaka, widzowie, k***a, złota karta dla wszystkich, złota karta? Złota karta dla emerytki. O, Torek, halo, witam serdecznie. Halo? Co cześć, k***o? K***o cicho. Z praskacza? Dzień dobry. Dzień dobry, no dzień dobry, Torek, dzień dobry. Torek, wesprzesz jakoś budżetem, bo, ogólnie chodziło o to, żebyśmy razem to zrobili, nie dlatego, nie żebyś tu był. Dobra, na razie. Tylko na razie, no, to był Torek, proszę państwa. Ladies and gentlemen, that was Torek, x Torek. Dobra, tu może złoty, co? Dobra, niech będzie złoty. Chmuruś? Hejka, Kamil, mam na imię Mikołaj, życzę ci wspaniałych święta i dobrego, wszystkiego dobrego, przepraszam, że było z translatora przyklejone. Chciałem dostać drzewko bonsai, ponieważ mam już dość dużą kolekcję i brakuje mi tego. Klawiatura, podkładka i drzewko. Torek. No, ty musisz być tyranem, bo ja nie mogę być tyranem, bo jestem. Ja mogę być, nie mam problemu. No. Ja, a ty możesz tak, że... no już, niepotrzebne. Niepotrzebne, tak? Niepotrzebne, dobra. Skippers. Kamilu, opis zbyt krótki, więc wrzucam link do listu do Mikołaja. Tutaj link wrzuca Erna, zweryfikowany jak coś. Film, k***a? Złota 44. Ja p***dolę listy. Do listy do... Kamila Evrona. Ja p***dolę. Kamil Evron. Wie, o czym marzy każde dziecko. Zawsze płaczecie, ryczycie, sracie na tym czacie. Stulić ryj! Rel. Zawsze cały czas tak po prostu dogodzić widzowi, tylko że trzeba jak rozwydrzonemu dziecku dać wszystko naraz. 500 gier naraz, wtedy zamknie mordę po prostu. Ja pierdolę. Wstawaj! Ja pierdolę. List od dzieci już przyszły. Kasiu, Krzysiu, witam was. Ja pierdolę. Co to? No. Czaisz to. Wezmę tylko moje okulary. A może komuś list, która na pewno nigdzie nie to. Jest to lista definitywnie do p***ania. Wiem, że chodzicie do przedszkola. Poza lakalumem, ale to ja nic p***dolę. Dalej. Ja nie wierzę, że to bez napisyku było tworzone. To no jest kurwa, złota karta p***ałowa. I już zapomniał, że nie mieszka w Los Santos, tylko w Warszawie. O, proszę. Dobra, ty jesteś p***lony, nie? Gdzie on był? Gdzie on był? Opis był drugim, że tam list, kto jest pojebane. O Boże. Złota karta. Jaka kurwa złota karta, widzowie? Hub USB.
Laminowana taśma do etykiet jako zapasowy pasek. Subwan, termiczna drukarka etykiet. Co to się dzieje? Co to są za itemki jakieś? Co to się... Ja stary, ja nie... U mnie lista, że jest jakaś chujneczka, jakieś słuchaweczki... Moi widzowie, termiczna drukarka etykiet, samo przylepne etykiety. Przenośna do domu, biura i małych firm. Sub 8 sztuk etykier papier, 12 mm na 4 mm. Proszę bardzo. Wiesz, jaki jest z tego wniosek? Jaki? Że jak dasz ludziom 500 zł do wywalenia, to ludziom zaczyna odpalać. Rel! O, no jak najbardziej. Stary, jak, bo ty miałeś 10k, a ile miałeś per osoba? 200 zł. Ma, no właśnie, odpaliło ludziom od pieniędzy. Zobacz, tutaj mamy laminowaną taśmę do etykiet, zapasowy pasek LP5120M i kurczęku, pojebało cię, gdzie ty to znalazłeś? Dostała przed Bożym Narodzeniem, zamów w ciągu 21 godzin, proszę bardzo. Nie no, nie mogę dać czemuś takiemu złotej karty. Czy daje? Nie, no złote nie, ale daj za staranko do losowańska, to. Za kreatywność? Dobra, daj do złotej, ja pierdolę. Ale to jest, widzowie, to jest oznaka przeginy. Drogi Gabielu, chciałem cię prosić o ten tutaj kwiatek, bo normalny przy mnie zwiędnie, a ten przynajmniej będzie żywy przez cały sezon. A drugi chciałem dostać to książka. Nie mam co do sklepu, nie mam czasu jechać, a to okazja, że poproszę. Jest okej, okay. Majkę znamy z czatu. List medium Majka, mogłabyś się postarać bardziej, ale za uczestnictwo w czacie jak najbardziej. Wetia. Hej, prezent dość nietypowy, ale u mojego psa na początku roku została zdiagnozowana spondyloza, nieuleczalna choroba kręgosłupa. Karta choroby, widzę. To wiesz, tutaj bo musimy pamiętać o kartach, jakie są tutaj, no nie? Przestałbym układać szkogów, a te schody byłyby do tego idealne, żebyśmy mogły razem spać w łóżku i mogła wchodzić czy schodzić, kiedy ma na to ochotę. Natomiast to fancy wyrkow mogłoby regenerację. Jakie słodkie! Zobacz! To tego drugiego nie kupisz, bo nie ma w opcji prezentu, ale o, pierwszy kupisz. Ty, nie ma już tego. No nie ma tego drugiego. Nie wiemy, kiedy będzie dostawa, było napisane. Nie ma. Wszystkie opcje zakupu. Ale wyrko przynajmniej. No, ale widzisz, wyrko ta. Bo widzisz, no, ale stary, to wyrko. Bo Wetia, jak dodajesz, widzisz, to tu nawet nie ma tego. Tutaj nawet nie ma opcji kup. Ale Wetia, zrobimy tak. Dam cię do listy i jeżeli wygrasz, to po prostu ja cię zapiszę i podmień sobie w liście ten, schody, dobra? Tak zrobimy po prostu. No bo to unlucky, może po prostu jak Wetia dodawała, to był dostępny, no nie? Tylko wiecie, po prostu może ktoś kupił albo coś takiego, no nie? Albo po prostu już nie jest. Zielony. Rak, to tyle powiem, Tarek, no nie? Żebyś mi wiedział, no nie? Znam. Rak, typu rak, prawda? Witaj święty Mikołajów, na przykład Evron ciąża, to jest jedna z tych emotek. W tym roku byłem grzeczny i wzorowo zajmowałem się 7 TV, dodając emotki na święta lub inne ciekawe wydarzenia, jak atak kapibar lub ślimaków. No mówiłem, rak, jeszcze nie czytałem listu. Jakiś czas temu kupiłem aparat natychmiastowy, by zapisywać wspomnienia. Wkręciłem się i zdjęcia wychodzą naprawdę ładne, zagłębiłem bardzo w przyszłości, było miło, jakbyś chciał sprezentować mi wkłady. Obecnie, że zostaną dobrze wykorzystane. Obiecuję. A tutaj moje ostatnie zdjęcie przedstawiające przystojniaka Decebum. Nie ma dziewczyny, chętnie panie zapraszam na PW. Smacznego sera. No, jeszcze bardziej mnie f***, ale dobra, zobaczymy Giazo. A, że zdjęcie, że faktycznie Insta ten. Instax album na 20 zdjęć. Instax film white biały. Ej, spoko chyba, nie? Jak mniej myśleć? Instaxik jest z***isty. Wysoki drapak, domek dla kota. To jest takie, ja to stare przerabiałem, to jest okay. Takie dopchanie budżetu, to znaczy jego pasem są faktycznie te zdjęcia, kupi se album, wkłady i tak dalej, mówię, dwie stówy mi zostały i tak, a to drapak się przyda. To tak, wypierdalam drapak, wypierdalam Instaxa, wypierdalam album i zostaje książka, git? I to na tą listę może, na to medium. Dobra, dopisuję jak najbardziej zielony, bardzo doceniam oczywiście cały wkład w community i super jesteś. Chopix OGs. Drogi święty Mikołaju, może kojarzysz mnie z twórczość widzów na Discordzie, gdzie od czasu do czasu wrzucam zdjęcie plastikowych modeli. Poniższa lista zawiera właśnie taki model do sklejenia. Jestem wielkim fanem uniwersum Star Warsów, ale jakoś nigdy nie sklejałem modelu z tego uniwersum. Ostatnio zarzyłem trochę w modelarstwie, ale mam nadzieję wrzucić do tego, co lubię od najmłodszych lat. O, Chopix? Damn. Czaisz? Modelowanie. Evron Diable z Discord? Co? Ja nie widzę nic, żeby pisał. Halo? Hej. Ej, dobra, Chopix, bo jesteś codziennie, ja cię widzę na czacie bardzo często, złota karta. Ale A z drugiej strony karta? Dobra, tłumaczę Diable z zasady. Przeglądamy listy, które widzowie wysyłali i teraz są trzy kategorie.
bania, czyli nie kupujemy. Główna, czyli że przychodzi dalej i potem z listy tej, która przyszła dalej na random.org losujemy, komu kupujemy. Albo złota karta, że kupujemy z bomby instant. No nie, to są dla ludzi, którzy są często w community, albo mają jakiś mega fajny list, albo fajną rzecz, no nie? Okej, Gepcio też OGs. Wesołych świąt Evron, z tej strony Kasper. W liście dałem monitor, ze względu na to, że na jednym się już ciężko użytkuje i czuję, że na dwóch byłoby lepiej i na jednym mógłbym grać, a na drugim oglądać streama. Jeszcze raz chciałbym ci życzyć wesołych świąt tobie, Evron, jak chat. Okej, okay, szczerze, to jest jeden sprzęt, ale Gepcio jest bardzo często i jak najbardziej argument tego, że może oglądać streama, do listy jak najbardziej. Prawie 3 lata suba. No ta, no ta. No nie, no widzowie, złota karta, no kurwa, monitor. Frodziak, cześć Kamilku, w tym roku przeprowadziłeś się do swojego mieszkania, jednak jak to w takich przypadkach bywa, ciągle znalazłoby się coś, co jest do niego potrzebne. Ozdoby, o kurwa, małpa diables! Właśnie widzę, widzę, szympan, ale patrz jak ja, a ja zobaczyłem co innego zupełnie niż zabawka, mapę. Zabawka, papuga, whisky, zestaw grawek do whisky, ej, no fajne, fajne ej, rzeczy. Jak nasze trzy atrybuty to wygląda, no nie? Panda, małpa i zestaw whisky. Ej, bez kitu! Panda, małpa, whisky, chłopakowy zestaw, jak najbardziej do losowania. Czarb, drogi Mikołaju, piszę ten list do ciebie, abym miał szansę na dostanie prezentu od idola, który by tym spełnił moje małe marzenia. Oglądam cię około 2 lat, a ja dopiero 6 miesięcy jestem codziennie na streamie, ponieważ te 2 lata nie korzystałem za dużo z Twitcha. Jestem aktywny na czacie, ale trochę minut watch time'u mam, okej? Okay? Mamy Lego, mamy drona i mamy teraz matura, biologia, zadania i arkusze maturalne. Okej, okay, możemy się jeszcze dron z kamerką. Mhm, proszę bardzo. No, Karakan. Zero wiadomości na czacie, zero wykluczeń, zero banów. Nie, nie może być Karakan, bo to subowa lista. Może źle wpisałeś nick. No, no, okay, okay. Nie, no szczerze, jak najbardziej fajne rzeczy, więc do lista do tego dalsza do losowania jak najbardziej. Drogi Mikołaj, Kamilu, piszę do siebie, gdy jestem potrzebie. Pracuję zdalnie, mój staruszek Blue Yeti pomału siada. Mikrofon i klasyczna gra Jenga z oryginalnymi drewnianymi klockami dla dzieci. Może być, może być. No, no Jenga. Jenga to jest taki czad. Jenga to jest prezent, jak nie wiesz komu coś kupić, to bierzesz po prostu Jengę, nie? Uszanowanko, z racji zbliżających się świąt oraz okazji w postaci niedawno obchodzonych urodzin mojej młodszej siostry, karta siostry, Fast Quip, która jest na studiach, pomyślałem, że zamiast tradycyjnego prezentu pozostawienia słodkiego, to musi sprawdzić coś fajniejszego i nietypowego. O kurde, brzmiała poduszka do przytulania. Ej, dobra, jebiste, kupuję fajne, sobie. Fajne, taka shiba, fajne, no. Czaisz? Ale ma łapki. Dobra, Fast Quip, przez to, że jesteś stale w community, złota karta. Gratuluję. Gratuluję, gratuluję Fast Quip. No, jesteś. Glossie? Drogi święty Kamilu XDD, prawie cały człowiek ma zachcianki, ale kiedy przychodzi co do czego i ktoś pyta, co chcesz dostać, to się nie wie. Okej, okay, mamy drapak i książka. Tak, klasyk, dopchanie. No, no, czyli dopchanie, drapak, no nie? Drapak, kota, wchodzi na półki komodę, zrzucać mi rzeczy, marzenia, książeczka, bo podobno fajna i pożyteczna. No dobra, bo ostatnio wzięliśmy drapak i książkę, to może przejść, to może przejść. Nie, do losowania, do losowania. Kacper XD. Kacper. O kurwa, o, dyfuzor zapachów, dron i miś. Wezmę świątka Kamilu, piszę na nic do świętego Mika, że bardzo się zdjęciami, nagraniami z dronów. Przy okazji też skromne prezenciki dla mojej mamy i dziewczyny. Karta mamy i dziewczyny. Dobra, kurwa, niech ci będzie, ja mam za miłe drony, serce. Te drony za 169 zł to rzeczywiście one tak... Ja chciałem powiedzieć, bez kitu, że... w sensie... nie? Ogólnie fajnie, tylko że dron za 180 zł to pewnie raz podleci i się zepsuje, no jak, tak? Pewnie jest jakiś jebany, no nie? I potem już no. go nie znalazłem, bo gdzieś już zwiało. Zaczysz na ocenę, on miał niecałe 4 gwiazdki, bo ten dron, także... Jestem już na tym etapie, że ciężko mi napisać coś bez użycia emotek, więc nie będę się rozpisywał. Dla mnie w sumie nic nie potrzebuję, ale mam w domu obecnie 4 koty, karta kota. A na wiosnę może będzie kilka kolejnych. Kiedy bym pozostał... 4 koty i jeszcze chcesz więcej? Zwierzęta są kinda cute. Zwierzęta są kinda cute. Jawier, lecisz. Jak najbardziej. Na bana. Pozdrawiam. Na bana. Ale tylko buja! Psy. Madako! Madako! O! Lego! Star Wars! Cześć! Gdzie to się klikałem te przyciski? Złoto, gdzie wiem, bo buzar tak złota. Złota na pewno? Madako! O, Madako. Cześć Kamilu, mało osób wie, ale moją pasją jest profesjonalna jazda na hulajnodze wyczynowej. W ostatnim czasie nie mogę jeździć przez brak kółek, moje się zniszczyły oraz mój kask jest w kiepskim stanie, więc bardzo bym mi się przydał nowy. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc w rozwijaniu mojej pasji. Okej, okay, i mamy pierścionek na palec, męski pierścionek, albo jeszcze jak będzie trzeba, mogę powiedzieć, oprócz tego jako prezent dla przyjaciółki, urodziny ja, karta przyjaciółki. Mogę nosić, a ostatni zgubiłem, ale mam, kocham was. Lego... Kółka do hulajnogi, priorytet najwyższy. Dobra, Madako, gratuluję złoty bilet. No Madako codziennie no, w community. Prawie, tak, ma 2 lata suba praktycznie, Madako, miesiąca brakuje. Za udzielanie się na czacie, no jest w dół,
Tak, tak za mundur. Fenria, moja droga, Gimikowerem chciałbym się prosić o dwie rzeczy. Jako, że jestem studentką, to zdarza się, że czasami oprócz normalnych zajęć mamy zajęcia online. Głównie lektorat, dlatego marzy mi się solidny mikrofon. Okej, za 417? Co to już za mikrofon? Ma ono? Nie mam pojęcia. Ma ono? I lampka do czytania. Okej, może przejść. Może przejść do listy, do losowania. Panowie, musicie być k***wami, no nie? I mówię, co ty k***a za mnie? Nie ma problemu. Kuba, co ty k***a, Kuba? Skip. Skip. No i lim... O! I takie tempo, to jest k***a tempo. No i lecimy dalej. Gratuluję, Kuba. Kuba, ja chciałem ci kupić, ale no nie wiem. Grzebień p***ało cię. Fartuch p***ało cię. Limited edition pomada p***ało cię. A dobra, trumna. Wesołych świąt wszystkim. Jako szkolający się fryzjer i lurker bardzo chciałbym dostać poniższe rzeczy od idola, aby ułatwić sobie pracę na lepszych produktach. Kamil, zapraszam do siebie na strzyżenie. Dobra, Kuba, dodaję się fartuch do listy. Za 270 zł? Panie Małoga. Nie, fartuch jest filerem, stary. A to Skarhart? Wiesz, to jest ten... Potrzebujesz znana. Grzebienia bardzo. I potrzebujesz rzeczy, ale masz jeszcze budżet, więc all-inujesz w jakiś fartuch, z tego, no nie? Robi bardzo znane takie westy, takie kamizelki bardzo, bardzo popularne. Desebum. Witaj, Kamilu Mikołaju. W tym liście piszę do ciebie twój najlepszy moderator. O, dzięki Nightbot, siemano. Z okazji zbliżających się... Stream Elements! Stream Elements! Najlepszy moderator. Wiesz, że on swastykę skropek wbił mi na czacie i to bana? No, najlepszy moderator. Czaisz? Ale stary, gram sobie w GTA i nagle jeb na pół monitoraku. Swastyka z kropek, nie? I myślę, co jest, patrz, a to k***a moderator. Dobra, dobra, z okazji zbliżających się świąt chciałbym prosić cię o kilka rzeczy. Jest to grzybek. Tak, dobrze, przyznałeś grzybek, ale nie jest to byle jaki grzybek, jest to świecący grzybek. Ej, dobra, to jest ten grzybek, który ja mam. Kapusia normalnie sobie, to jest fajne. No i co? I jeszcze szybciej wsiegli metalowe auto. Przepraszam, kapusia sobie za 300 zł? Ja to za darmo mogę ci kapusiać, odkręć se krań. Co jest za grzybek, który ci... Kapusia za 300 zł. No co? Nie, nie, wiesz co to jest? Ja ci powiem, co to jest. Szowa chmurka, lampka nocna za 300 zł. No was pogrzało. Znaczy wiesz, ja ci powiem, co to jest. Sebum chce po prostu samochód i wyzerował jeszcze budżet. To tak to wygląda. No ale stary, lampka nocna za 300 zł? No, czekaj, jest coś powiedz. Dokładnie. Taką. Ja mam taką, a ja dobra, dostałem... ale... Chwila, ja dostałem w prezencie. One są to prezencie, więc... Ja dostałem w prezencie, jak najbardziej. Nirsan, cześć Kamilku, na mojej liście znajdą się rzeczy do nowej kuchni, bo w końcu zrobiłem swój pierwszy w życiu remont. Skarpetki dla mnie i mojego ukochanego. Ej, dobra, skarpetki, które się trzymają za ręce. Patrz, k***a to, widzisz to? Boże, jakie paskudne! Z czymś takim na miasto. Naturalna guma wielokolorowy, pomarańczowy. Czajnik elektryczny. Ej, czajesz wyjść w tym na mieście? Co ty za random jakiś event? Stary, jakieś jajko, skarpetki, czajnik. A przeskanujmy Nirsan, przeskanujmy Nirsan. Dobra, patrzę. Dadaję na listę za skarpetki, a co? Skarpetki ratują. Subik, 6 miesięcy, 8 miesięcy, 800 wiadomości, 0 wykluczeń. Nie, 46 wykluczeń. Nie, no, jak ci się podobają skarpetki, to git, nie? No, czyli, no dobra, no, panowie, no musicie. Nirsan, no. Jeżeli zostaniesz wlosowany, zdjęcie ze skarpetkami ma wylądować na Discordzie Evrona. Sarna! Hejka, Evroik i siema Czasik, na streamie jestem codziennie od dość dawna. Może na Czasiku za dużo się nie udzielam, ale to może przez stres. No kiedyś pewien streamer trochę mnie na wyzywał. Biolchem nie pozdrawia, o mamy markery alkoholowe. O, proszę bardzo. Balsam nawilżający do sucha i bardzo złej skóry. Balsam, kurwa, w prezencie? Gdy jestem twoją babcią, że ci kupuję biologia repetytorium, szczerze, ja chcę rozwijać widzów, więc jak najbardziej damy do listy, do losowania. Rolipl, proszę bardzo. Cześć Kamil, jak wybrałem te trzy rzeczy z powodu, iż chciałem je ostatnio kupić, lecz trochę słabo z pieniędzmi. Nie myślałem tylko o sobie, ale też o swoich najbliższych, aby podarować im piękne prezenty na święta. Dla mamy wybrałem świeczkę, ponieważ... Jedźcie panowie, jedźcie kurwa z tym, jedźcie. No, dla siebie wybrałem żelki z powodu... Jezu, czaisz, Haribo, żilet. No! Nie, no powiem tak, słuchawki 4, szczerze to żyletkę, ale żyletka ile tam kosztuje 30 zł, to wiesz to... 97. Słaba ocena ma ten, 4 gwiazdki ma słuchawki, 4 gwiazdki ma świeca, czyli pewnie wali g***em, jedyne to fajne z tego to żilet. Natapata! Cześć Kamil Evron, chciałbym jako prezydent święta otrzymać od ciebie tablet graficzny i rękawice, bo od jakiegoś czasu interesuję się grafiką i chciałem się rozwijać w tym kierunku. Ej, jak widzę te opisy, to mam wrażenie, że to jest list za jakieś 2000, nie? A tu kurwa tablet za 200 zł. A ja mam wrażenie, że to jest przez AI wygenerowane. Na Tabata instantowo fajne, wchodzisz. Fajne, no fajny, fajne. Tablecik, wszystko, nie ma problemu. In fact, widzowie, na Tabata
Mam słabość do artystów, więc gratuluję złotego listu. Gratuluję, złota karta, dlatego że bardzo doceniam artystów i to, że tworzą to community też obrazkami, więc mam nadzieję, że też się do tego dorzucisz. Nawet takie, albo to farby, no dobra, to jest jakieś dwa podkłady. K-Roll! Witam serdecznie, Kamilu Evrodi Mikołaj. W swoim liście do ciebie chciałbym prosić o same niezbędne mi do życia. W swoim liście chciałbym o same niezbędne rzeczy do życia, jak możesz wiedzieć lub nie, w ostatnim czasie zdałem prawo jazdy. O, karta prawa jazdy, czyli tego, czego ja nie mam. Stając się, jak niektórzy mówią, kierowcą bombowca, mega polubiłem jeżdżenie autem, jeżdżę nim wszędzie, gdzie tylko mogę. Wracając na liście, mamy adapter Bluetooth, czyli do samochodu rzeczy. I mikrofon. I światło. No szczerze, nie mógłbym moderatora nie dać do listy, no nie? Szczerze, jakbym mod dał na liście, że chciałby dostać model g***na, na przykład jakiś 3D, to też bym pewnie dodał do listy. Wesołych świąt, Kamilu, bardzo lubię jeździć na rowerze i nawet podczas zimy, dlatego przydał mi się dobre rękawiczki. Oprócz tego, klocki hamulcowe na wypadek, gdyby obecne się wyczerpały, bo chyba wiadomo, jak ważne jest posiadanie sprawnych hamulców. Okej. Okay. Git, no nie? Hej Kamil, powiem coś, że ona mi się od początku Vive City, ale co prawda rzadko udzielam się na czacie, ponieważ nie jestem zwolennikiem oglądania i pisania i że zawsze jestem rozpany na krześle. Od lat jestem fanem Lego, mam sporo zestawów głównie z Lego Ninjago za prawie 10k złotych. A, Cordy, jeszcze coś chcesz ode mnie, tak? Masz Lego za 10k i jeszcze coś ode mnie? To daję cię do listy. No. Będę reportować. Hej Kamil Mikołaju, przedstawiam ci moją listę życzeń. Bardzo interesuję się muzyką, dlatego kupiłem ostatnio mikrofon, by móc zacząć coś robić w tym kierunku, aczkolwiek nie mam statywu, na którym mogłabym go postawić. Także zdecydowanie ułatwiło mi to moje porządki z nagrywaniem coverów. Również kolekcjonuję winyle. Taylor Swift, wypłata moderatorska. No mod. Każdy mod dostanie i tak karty w ogóle podarunkowe ode mnie. Także to wiadomo. Tylko tutaj kwestia prezentowa, no nie? Szczerze, stary do mikrofonu z dobrą podstawą. Płyty winylowe. Ej, szczerze, fajne. No dobra, Erna. Erna też pomaga bardzo w pastoriadach. Złoty bilet. Gratuluję, Erna. Gratuluję. Złoty bilet. Drogi święty Mikołaju. A czekaj, ile mamy złotych już w ogóle? Ty, k***a. 1, 2, 3, 4, 5, 12. Trzeba hamować złote. Drogi święty Mikołaju, mam nadzieję, że wraz z reniferami i elfami czujecie się doskonale w waszej pracowitej, przygotowanej fazie przed zbliżającymi się świętami. W tym roku postanowiłem napisać do ciebie list, aby podzielić się moimi małymi życzeniami na Boże Narodzenie. Po pierwsze, marzy mi się nowy zestaw słuchawek. Te, które mam obecnie, zaczynają sprawiać problemy, a nowe, wysokie jakość słuchawki z pewnością sprawią, że moje doświadczenie muzyczne i gamingowe będzie jeszcze bardziej przyjemne. Sobisia, jak najbardziej idziesz na listę. No k***e, Sobisia, Ołgis. Pameriatka. Hej Kamilek, chciałbym znowu jak dziecko pobawić się w składanie Lego, a jako iż lubię kwiaty, ale nie potrafię się nimi zajmować, to wybrałam takie, które nigdy nie zwiędną. Jak moja miłość do RP, kocham RP. O, proszę bardzo. No, ale oraz musisz, seterek dla musisz. Mojego pieska, złoty bilet, gratuluję. To jest ukryte hasło, które daje złoty bilet. Nie, do losowania jak najbardziej, No teraz wszyscy kocham RP. Kocham RP. Nie, wiadomo, żart. Shizuno! Też OGs, też OGs. Hej Kamilek, na te święta chciałbym poprosić o bardziej takie praktyczne rzeczy, które przydadzą mi się na co dzień. Po pierwsze, suszarka. Pewnie to dziwne, ale nigdy w życiu nie miałam suszarki i zawsze musiałam pożyczać po znajomych. Suszarka! No, szczerze, kinda useful thing, nie? No jak tak, gdy... no tak. Powerbank. Mój telefon już trochę ledwo zipie z tą baterią i starcza mi tej baterii. 209, czekaj, wróćmy na chwilę, zatrzymajmy się. No, 239. Moja suszarka kosztuje 39 zł. Rel. I dlaczego twoje kosztuje 239? No bo to jest tak zwane zerowanie budżetu, tak? No, rozumiesz to? Jest to? Dobra, to jest Shizu, oczywiście trolujemy, jak najbardziej na listę trafiane jest. Oczywiście, jak najbardziej. Shizu, pogu. Mona. Hej, Gabronie, na mojej liście złożyć, bardzo sprawiałem moją pracę. Pracuję w Centrum Kultury jako instruktor tańca hip-hop. O, kurwa. Okej. A jakiś dowód? Przepraszam, Monia, tu nie ma filmu, a tutaj niektóre listy miały film, no ale szkoda. 300 złotych ki, proszę bardzo. 300 złotych ki. No, nieźle. Sadlens. Ej, bardzo teraz OG-sów dużo. Cześć Kamilek, siedzę już sporo w community i chyba pierwszy raz biorę udział w takim losowaniu. Mam nadzieję, że moje szczęście mi dopisze. Więc tak, jako że temperatury na zewnątrz powodują zamarzanie kości, a niestety 4 razy w tygodniu muszę wyjść z domu do cyrku zwanego Politechniką, chciałbym prosić o termosik, który przytrzyma ciepłą herbatkę na te trudne godziny, żeby mieć zajęcie w czasie przerw od nauki. Wybrałam takiego oto smoka z drewnianych puzli. Ej, fajny, patrz! Fajnie wygląda. Nie, rąbiste. A ta ostatnia maskotka, co to za 109 zł? Foxy plusowa lalka 5 razy. Za 100. Pluszak. To z FNAF-a jest. I termos. Nie no, Sadlens zawaliste. I studentka. Złoty czy normalny? Szczerze? Za smok. Nie widziałem takiego, ja bym dał złoty. Sadlens, gratuluję. 463. Ja p***ole. X Madelina. Dobra, jestem p***any jakiś. Dobra, a nie, idę, ja zaraz widzowie stejka biorę i kasyno robimy. Wyjebam, mam już normalne, widzę tutaj
Lista zakupów. To jest od Madeliny. Kochany chudy Mikołaju Kamilu. No już lizanie dupy. Proszę bardzo, chciałbym odkurzacz parowy, ponieważ mam 3 kotki, karta kota, od stycznia 4, karta przyszłego kota, wszystkie te przybłędy i nie miałam serca ich zostawić, karta przybłędy, bardzo grubą sierść, karta sierści, nieźle, na którą jestem uczulona, taki odkurzacz sprawił uśmiech na mojej twarzy, a także nos odpocznie trochę od chusteczek. No na chuj, brałaś kota, jak jesteś uczulona. Dobra, Madelina. Przepraszam, źle. Dodaję do listy, patrzę. Do losowania. Do losowania. Crispy. Abonament Mr. Crispy. Do szpitala, bo zjadłem orzecha, jestem uczulony na orzechy, także. Ja bym chciał na opłacenie rachunków, bo normalnie sam sobie zrobiłem krzywdę, jestem p***ny. Pozdrawiam. Dobra, dobra. Chcesz, Kamil, jakbyś został z moim 6-letnim synem? Postanowiliśmy założyć akwarium, rybki i krewetki już mamy. Roślinka też się znajdzie. Jedyne, czego nam brakuje, to miejsc, w których będą mogły się one schować. Jakim znowu trafiłeś, to bardzo klasik. Dziękuję. Karta starego, już chyba 5 raz dzisiaj. Pozdrawiam. Nie, jak najbardziej do listy dopisuję. Fajne, pewnie, fajne, pewnie, fajne. Pewnie. To jest akurat fajne dla syna. Ale ile my mamy tych? Ej, dobra, jesteśmy w połowie. Lista do Evrona. Cześć Evron, widzowie, chciałem dostać mikrofon, bo nigdy nie miałem i taki roller twarzy. Roller twarzy? Roller twarzy? Przepraszam. Kosmetyczny wałek z mikro igłami do twarzy. Nie, nie, ja już powiem z góry, ja już no. To. Słuchajmy, Dawid jest fizjoterapeutą. Jestem anty. Ja nawet popracowałem w branży beauty. To jest największy jaki istnieje, tego nie powinno się korzystać. To, a 34 możesz się zapchać te dziury, co zrobisz. I druga sprawa jest taka, że te igły do mezoterapii powinny być pionowo. W momencie, kiedy masz roller, to roller ci to rozpycha i robisz taki trójkąt i jest to dużo cięższe do zagojenia się i może ognisko to jest zapalne powstać. Dlatego nie powinno się z tego korzystać. Skippers, dobra. Cześć, Kamilek, codziennie sprawiasz, że ktoś, o kogo istnieją, nie masz pojęcia, uśmiecha się i jest wdzięczny, że może spędzać z tobą wieczór. Jeżeli zrealizujesz moją potrzebę, za to, że to jeden z nielicznych uśmiechów. Dziękuję, że jesteś i dbasz o nasze samopoczucie każdego dnia. Widzowie, pamiętajcie, że pielęgnacja ząbków jest niemal tak ważna jak subskrypcja Prime. Ja nie chcę nic mówić, ale dla mnie szczoteczki elektryczne powyżej 200 zł to jest jakiś skam. Ja nie wiem, one mówią ci, że wyczyszczą ci dziąsła, język i jeszcze jakieś końcówki czegoś. Ja mam całe życie normalną ten i mam praktycznie zerowe problemy z zębami. Wystarczy myć zęby regularnie. Ale to już, ja już się nie będę odpalał. Po prostu jestem przeciwnikiem elektrycznych szczoteczek, ale to ja. No trochę ostro, widzowie. Trochę ostro zostało tutaj wypowiedziane. Witam serdecznie, chciałbym prosić o prezenty dla mojej mamy. Karta mamy. Bardzo chciałabym sprawić jej radość, a wiem, że rzeczy z mojej listy bardzo się przydadzą, zwłaszcza poduszka, dlatego że mamusia ma problemy z bólem kręgosłupa. Karta kręgosłupa. Już 5 raz dzisiaj. Niestety u mnie z pieniędzmi trochę słaba, dzięki temu mogłam zrobić jej super prezent do święta. Jak najbardziej. Leci do losowania. To jest bardzo fajne. Fajne. Bardzo fajne, jak suszarka najbardziej. Suszarka za stówkę. Hej, Gabiku, chciałem prosić o maszynę do robienia przypinek. Co? Bardzo mi na tym zależy, ponieważ w następnym BGA chciałbym rozdawać samodzielnie zrobione przypinki każdemu, kogo spotkam. Od dawna interesuję się różnymi rzeczami plastycznymi, a robienie przypinek może stać się moim nowym hobby. Może też w sposób zarobku mogę sprzedawać customowe przypinki. Prosiłam również o zapalniczkę elektryczną, żeby nie kupować ciągle tych na gaz i nie zaśmiecać środowiska. Dobra. Gdzie? Co? Dobra, czyli mamy do rysika Apple Pen. Co, Torek? No. W sensie, no jak hobby, to hobby, nie? Zapalniczka. Ja nigdy o czymś takim po prostu słyszałem jako hobby robienie tego. Zestaw do naciśnięcia przycisków. Dobra, opinie ma, także git, nie? Fajne. Jak najbardziej kamiks do losowania. Dobry wieczór, Kamilku. Po pierwsze, życzę tobie oraz całej twojej rodzinie wesołych, szczęśliwych i spokojnych świąt. Nie będę się jakoś z rzeczami rozpisywać, bo nie będziesz słyszeć to w ciągu dzisiejszego dnia, jak i całego okresu świątecznego cały czas. Wybrałem te dwa przedmioty na prezent z dwóch względów. Zestaw Lego jest dla mnie troszkę taką wspominką i porodną do czasów dziecięcych. Okej, okay? Zawsze lubiłem sobie poskładać klocuszki. Gorzej było, jak czegoś w zestawie brakowało lub dana budowla spadła z szafy. Karta spadnięcia z szafy, no który to już raz dzisiaj? Była już taka karta? Karta spadnięcia z szafy? Że nie ma... AI pisze i wszędzie spada z szafy coś. No nie, no to Lego już było bardzo dużo razy, no nie? Szifunia, cześć Kamilku i Dżadzik. Najpierw przede wszystkim chcę podziękować za to, że jesteście niektórzy bardzo mocno mnie wspierają. Cieszę się, że mogę być w tym community. A tobie, Kamilku, dziękuję za to, że pobrałaś mi każdy dzień. Nie wiem, co mogę wiele powiedzieć, mój prezent jest czymś, na czym bardzo mi zależy. Nie są to kosztowne rzeczy, ale mam ważniejsze rzeczy, na które muszę wydawać kasę, a nie tylko spełniać swoje zachcianki. Okej, Szifunia, okej. Mamy tutaj jakieś lampka kieszonkowa LED, kawałki Netski, etykiet klejących. Czyta książki. Nie, ale czyta książki, stary. To jest niemodne już w tych czasach. To jest bardzo miła. Bardzo się śmieje. No kazaliście mi być zły. Nie, dobrze. Mega niemiło, Dawid. Jak będę kaszlał, to wtedy, okej? Okay? Drogi Mikołaj, mam 15 lat, dopiero zaczynam z gitarą. Nie mam dalej jednak swojej, gdyż chodzę na zajęciach, gdzie dostaję na czas zajęć. Muzyk.
Stasiu, gold karta, gold karta. Ja bym, szczerze chyba słyszeć dźwięk. No, dodajemy jeden muzyczny, Dodajemy do listy jak najbardziej, kamisa do listy. Do listy, no co? Muzyczny. No dobra, dobra, Ej, a Torek, ja ci mogę dać linka. No nie chcesz, sobie nacisnąć guzika? Philips oczyszczasz powietrza serii 600i. Czyszka mi, korzystając z okazji, chciałbym podziękować za 3 lata wspólnictwa cudownych wieczorów, ale do celu. Jako też, że chcę, żeby podzielić czymś z nami, to pomyślałem, że rzecz, którą dodam do listy, by nam służyć nie tylko mi, ale również innym. Karta innych. Dlatego mój wybór patent oczyszczasz powietrza. Szczerze, fajna rzecz, nie? No możemy dodać, Bo ja się nie wypowiadam też o oczyszczasz powietrza. A czemu? No, nie, ja na przykład nie rozumiem oczyszczacza powietrza, ale dlatego pewnie, że nigdy nie miałem. Ja mam 24 lata i nigdy nie miałem oczyszczacza powietrza, więc nie wiem, jak to jest mieć oczyszczacz powietrza, ale żyję. Więc zakładam, że da się. Chociaż znam ludzi, którzy mówią, że jest mega fajny. Zależy, gdzie mieszka. Jakby napisał, że mieszka w Krakowie, kupiłbym. Ja teraz mieszkam w Krakowie, polis. Polis, mieszkam w Krakowie. Witam Kamilu. W swojej liście, proszę bardzo, mam dobre dodane książki do języka chińskiego. Jestem byłą studentką sinologii, rzuciłem je do bo mi psycha siadła, ale to nie zmienia faktu, że nadal chcę uczyć się tego języka. Okej, mamy książkę, mamy standard course. Fontanna dla kotów? Fontanna dla kotów, człowieku. Widzisz? Co to? Jest kot i jest fontanna. Co zajebiste. Fajne, nie? No to zajebiste, że jest to tak głupie. Ej, ale ja bym chciał taką fontannę, kurwa. No. Ale to nie, to... Czaisz, leje się tak, piją, tak palcem. Ale tak, nie, ale o to chodzi, bo koty chętnie piją z czegoś, co się tak to powiem jakby rusza. No, stąd to jest, okej. No to zaraz się... Zajebiste, do losowania. Hej, święty Kamilu Evronie, chciałbym cię prosić, nasz giga ultra kochany streamerze, o zasponsorowanie drapaka dla moich trzech kiciusiów. Z racji, iż ostatnio odebrałem nowego kotka, pokazywałam ci go nawet, faktycznie było, to chciałem zarówno temu, jak i mojemu pozostałym dramu dodać. Obiecuję, że do końca roku będę miła. Pozdarki, dorzucam jeszcze zdjęcie mojej śliczności dla osłodzenia streamka. Okay. To zrób tak, jak będzie do końca roku miła, to na wstecz jej kupisz. Pozdrawiam. Kot. Ej, w sumie real, nie? Ale kitek. Koksisko jak najbardziej dodaje do listy, wiadomo OGs, no nie? Ho, siema Kamil, oglądam cię od sezonu KM z latającymi wyspami, ale to były czasy, Torek, sprawdzam, co? Spokojnie, sprawdzam, sprawdź, zaraz to zobaczymy. Sprawdź, patrzę. Nie, koksisko, to jest Pawlok. Zrobił jestem Mikołajki prezent w moim domu, dłuższego czasu opiekacz i mini piekarnik są zepsute. Szczerze? Ale on może, do losowania. Ale pisać. Mhm. Chciałem się pamiętać, że w zeszłym roku był sezon, który trwał 3 dni, był na latających wyspach. To też prawda! Ten kurwa! Ten sezon, ten 3-dniowy! Zwracam honor. Było tak, no? Był. Hej Kamilek, oglądam cię jeszcze od pierwszej kwadratowej, więc trochę czasu minęło, jednak jestem zawodowym lurkerem, dlatego nie widać mnie zbytnio na czacie. Chciałem te słuchawki, bo nie odsyłam bardzo dużo muzyki i podcastów. 110 przy złonych dni na Spotify już coś mówi, a moje stare już niestety nie domagają. Dodatkowo myszka, ponieważ zawsze chciałam myszkę z tymi przyciskami po bokach, a jakoś nie było nigdy okazji, żeby ją sobie kupić. Wiem, że to nie jest zbytnio oryginalny prezent, a nie ukrywam, że bardzo mi się te rzeczy przydały. Okej. Możemy, nie? Cześć Kamilek, chciałbym dodać od ciebie na świetne ten timer. Jestem zajawkowiczem układania kostki Rubika. Czaisz timer do kostki Rubika? Kurwa, zajebiste, hobbystyczne, hobbystyczne, zajebiste. No, super. Kurwa, babcio, od razu normalnie do listy. Babcio, naprawdę gigaczat. A może złota dla babcia? Może złota dla babcia? Dobra, babcio, dawaj kurwa, złotą. Dawaj złotą, babcio, dawaj złotą. Mam 4000. Kurwa, bo to już tam z tymi złotymi trzeba już się uspokoić. Widzowie, mam nadzieję, że też wiecie, to nie jest tak... Wiecie, to jest spontaniczna rzecz, no nie? Tutaj wiadomo, ja tak naprawdę chciałbym dla każdego dać złotą kartę, no nie? Tylko nie mam 1 500 000, nie? Ale generalnie jakbym miał, to też bym, nie? Ale wiadomo, no ale jakbym miał 100 milionów, to wtedy tak. Heniek, wesołych świąt, 18. Nazywam się Hubert, mam 21 lat. Oglądam twój kanał na Twitchu od 30 kwietnia 2020 i jestem raczej typu lurker, mniej niż 3. Podczas pandemii moja Patrycja zmagała się z bardzo dręczącymi myślami, wręcz bała się sama o siebie. Bała się, że komuś coś zrobi. Gdzie odkąd ją poznałem, gdy widzi pająka czy innego robala, skacze mi na plecy i Hubert, weź zabierz. Trafiliśmy do psychiatry, tak jak teraz rozmawiają i różnym zęba. Ja trafiłem na sesję i tłumaczę, że jaki powinien spędzać czas wolny w domu, ale na to, ze względu na to, jakim jest w stanie emocjonalnym, to trochę nie współpracuje i nie chce słuchać i się upiera, że się nie znamy. Ten koszyk jest tylko dla niej. Karta dziewczyny, no! Nie, chciałbym, żeby wracała do domu i zajęła sobie głowę czymś innym, a nie sprzątaniem, słuchaniem marudzeń jej matki na ojca.
Taka. Chcę znaleźć jej hobby albo zainteresowanie, bo żyjąc pod kloszem, mamy na wsi, będąc dorosłą osobą, nie ma żadnej pasji, żadnego hobby. Trzeba stawiać małe kroczki i próbować wszystkiego, dlatego takie, a nie inne wybory. Jest wyjątkową osobą, dlatego zasługuje na najlepsze. Gdyż ja zmagałem się z głęboką depresją, bądź to była również nerwica swojego rodzaju, to Patrycja dzięki temu, że była przy mnie cały czas, bez znaczenia czemu żyjesz, czy było dobrze, że pomogła mi wyjść z tego na tyle, na dzisiejszy dzień znalazłem pracę, wyszedłem na ludzi, czuję się swobodnie, odkładam. Dobra, drodzy widzowie, kupujemy złoty bilet, jak najbardziej. Dotykający Heniek, list, jak najbardziej złoty bilet, ale kurwa, jeden z ostatnich, bo mnie jebie z tymi z kupowaniem. Złoty bilet tutaj, jak najbardziej, dla osoby. Z czego rżysz? I to teraz muszę skipnąć. Taka mega smutna historia, wiesz, naprawdę poważna, jaki ojciec. Ten jeden widzę, że ja skip. Nie, no jaki k***a skip! Tam jest jakiś wyciskacz, łzy lecą. Naprawdę smutna historia. Jest, dobra, skip. Nie mogę się zalogować, aha. Pedro, witam świętego Kamila. O k***a, umarłem. Z tej strony metru. Bardziej znany od ciebie jako Petrał. No właśnie, a więc tak, zaczynając od powerbanka, mój telefon stał się telefonem stacjonarnym. Co do bateria, trzeba 3 godziny, a często będzie nie ma w domu, bo ten powerbank już powoli spisuje na straty. Jest Lego. Ej, każdy ma Lego. Każdy ma Lego, a ten ma jeszcze kubek. Ale. Ręka jest akurat zajebistym Lego. No to prawda, można sobie postawić. To jest nią, mega sztosy, możesz Petra postawić i fajnie to wygląda. To, Rafael, tak, zaraz Daria będzie i Yahoo. Rafael, zestaw do skrzydełkowania z uroczymi zwierzętami, 3 wzory w tym haczyk do skrzydełkowania. Cześć Kamilego, oglądam cię od 3 lat, a subuję od prawie 2. Nie zliczę, ile razy wybrałem oglądanie streamka zamiast naukę do kolejnego egzaminu na studiach lub robienie projektu. Teraz wkrótce zostanę magistrem budownictwa. Podobnie wybieram streamek zamiast nauki do 4 obrony dyplomu i planuję się zrelaksować przy codziennym wieczornym streamie. Fajne! No Lego, kurwa, nie? Lego! Znaczy ja chciałem powiedzieć, że tak, zestaw do szydełkowania mega fajne, pog. Fajne. Lego... ok. Lego jest ale, ok. Lego jest takie uniwersalne. Ale zestaw do szydełkowania. Daria z piwnicy. Daria. Daria. Hej Kamilek, która jest z piwnicy, możesz kojarzyć mnie z czatu. To ta, co hejtuje grilla i nie tylko. Wybrałam taki sprzęt, który byłby mi obecnie najbardziej potrzebny, ponieważ w słuchawkach psuje mi się jack, przez co nie mogę już słuchać na nich m.in. streamów z telefonu. A podkładę go do gimbaletu, żeby się ładnie świeciło. Mój obecny sprzęt ma już kilka lat. Jeżeli postanowisz zakupić mi te przedmioty, to chociaż jeden z nich, to będę bardzo szczęśliwa i bardzo wdzięczna. Pozdrawiam wszystkich i każdemu życzę wesołych świąt. No. O, Daria OG. I aktywna bardzo. Daria ja bym, OG. Wiesz. Co? Ile, jaki jest budżet złotego? No bo k***a, my zaraz nie zrobimy giveaway'a. Nie, jeszcze na Darię na pewno jeszcze styknie. No dobra, Daria złoty. Tak mi się wydaje, tak. Daria złoty. Yahoo Jones, a to Yahoo Jones nie dostanie złotego? Yahoo Jones! Hej Kamil, z okazji związku chciałbym cię prosić o dwie rzeczy. Po pierwsze jest to klawiatura SteelSeries, gdyż moja dotychczasowa miała bliski kodeks z herbatą, a prawdopodobnie niestety nie działa klawisz W. Tak, skopiowałem sobie te litery, żeby ją tu wstawić. To uniemożliwia mi granie w wiele gier poda... jak się W zepsuje, to jest rozpalone. No jest. Dobra, jest, jak definitywnie do losowania, jak najbardziej. Witam serdecznie, z tej strony Paulina, jestem u ciebie na streamach od ponad 3 lat, a subuję od ponad 2 i jestem niesamowicie szczęśliwa, że udało mi się znaleźć to cozy miejsce w internecie. O! Dodatkowo jestem bardzo wdzięczny za bycie częścią tego community i możliwością spędzenia każdego wieczoru u ciebie na streamach. Chciałem krótko wyjaśnić, dlaczego zdecydowałem się dodać te oto przedmioty do wishlisty. Głos mi padnie na dzisiejszym streamie. Ubrania dla mojego 9-letniego pieska, karta psa. No way, ej, kurtka dla psa. Fajne. Tak? Fajne, nie? Tylko czemu wszyscy te JBL słuchawki, a czemu nie jabra? Cenie. Czemu to nie jest? Jabra? Czemu nie k***a jabra? Jabra? Jabra to jest taka z***ana firma, nienawidzę. Dobra, dodajmy do losowania jak najbardziej. Tylerek. Kamilku, jestem w tym momencie od 2017 roku, lecz na tym koncie ma followa 2020. Na ten czas poznałem strasznie dużo wiele osób, którym jestem bardzo wdzięczny na wszystko i naprawdę cieszę się, że trafiłem do jakiego community, a nie do żadnego innego. Przygotowałem dla ciebie krótki świąteczny wiersz, już następująco. Śnieg lekko pada, choinka lśni blaskiem, w sercach radość jak w magicznym baśniowym śnie, święta niosą ze sobą uśmiech i ciepło, to jest z czatu GPT pewnie. Niech każdy moment będzie pełen miłości, niech taki będzie zawsze wesoło. Chciałbym tą myszkę oraz podkładkę, ponieważ moja aktualna myszka powoli przestaje działać. Myszka i podkładka, trochę useless, ale... No jak useless? Tylerek, bardzo dobry w komilie, bardzo dobry. To dorzucam. Dobra. Kejka, usłyszałem, że Kamil robi prezenty widzom, więc również postanowiłem zrobić swoją listę Pepi. No to zacznę od tego, że prezenty są głównie dla mojej rodzinki, bo jak wiadomo, to jednak oni są najważniejsi w tym czasie. Okej. Okay. Nadajnik Bluetooth prezenty do samochodu. Prezenty dla ciebie. Dobra, o, dalej. Prawda, real. Prezenty dla mężczyzn, akcesoria kempingowe. Ej, co jest? Fajne. Dobra, deska fajne. Jest bardzo często na czacie, więc jak najbardziej szczerze, ten taki adapter do samochodu jest.
pisty, bo jak ktoś nie ma na przykład Apple Cara albo coś, to fajnie działa. Ten drapak tak. Jest fajny. Rozmiar community przytłacza, jeżeli chodzi o te listy, bo są strasznie kurczówka jest ta lista. Roni, Mikołaju, Kamil Ewro, z tej strony Giga Kozwicka i Giga Moderatorka. Okej, okay. Z racji zimy i twoich niektórych streamów wybrałam rzeczy, dzięki którym będzie mi cieplej, bo jestem strasznym zmarzluchem. Do tego świeczka i ciepła herbatka na zimowe wieczory, na którą zapraszam, jeśli przyjdzie. Miałam dobrać jakąś książkę, ale i tak bym jej indyjentnie przeczytała, bo będę na twoich super streamach przecież. Życzę wam wszystkim wesołych i ciepłych świąt, żebyście spędzili je z najbliższymi i odpoczęli po tym pojebanym roku. No dobra, złota karta. No Roni, złota karta. O, to dźwięk. Ale kurwa mać. Kurwa, noże i Pokémon bluza z kapturem oversize. Dobra, to jest skip. Dobra, stary. Klaudiuszek, dodam się do listy, nie? Ale to naprawdę jest kurwa. To jest, nie? To jest, no to jest. Miński. Rode pod mikrofon dynamicznej jakości nadawczej z zintegrowanym uchwytem wahadłowym do podcastingu, strumieniowania gier i nagrywania głosu. Okej, okay. Dzień dobry Kamilu, no, zawsze patrz w swoje nogi. Mikrofon, szczerze. A propos nóg, ostatnio uwóźna noga karty graficznej padła, więc potrzebuję nowej, gdyż karta graficzna jest dość ciężka, niczym właściciel. Karta grubego. Jeżeli mówimy coś o właścicielu oraz o byciu ciężkim, to jestem bardzo wybrednym fanatykiem dźwięku, przez co mój stary budżetowy mikrofon mam nie dość, dlatego potrzebuję nowego. Ale tak, nie no, dajemy ją, sorry, bo ja nie powiedziałem, ale tak, nie no, ona idzie, no przechodzi. Nie no, powiem wam szczerze, czat, że jak ktoś jest aktywnym w community, to raczej nie ma ch**a, żeby nie przeszedł. No nie? Lista nene. Tworząc listę, myślałam o mojej młodszej siostrze, która od jakiegoś czasu trudzi się zrobieniem tatuaży. Chciałabym załatwić jej taki prezent w postaci drukarki do wzorów, która bardzo ułatwiłaby jej pracę i mogłaby się dalej rozwijać. Dobrze jej idzie. Sama mam kilka małych tatuaży od niej. Wiąże się to z taką pracą przyszłość, więc chcę jej troszkę pomóc. Okej, okay. Flavor by Dynamic. Nene jak najbardziej do listy. No jak najbardziej. Ale nene, no kurwa mać. Dobra, niech będzie złoty bilet za wszystkie arty. Nie no, nene do złotego biletu. Gratuluję, nene. Gratuluję. Dobra, widzowie, ja już wiem, jak to się skończy ta lista. Suma złotych 6656. Ja p***ole. 6 tysięcy w złotych biletach. Dobra, jestem p***any. Wiecie, co zrobimy? Ten, kto został p***any, ma pecha. Nie ma szansy powrotu. Nie ma szansy powrotu. Ale przeczytamy, widzowie, przeczytamy niki ludzi z reszty listy, których kojarzę, żeby ewentualnie jeszcze wyłonić złote bilety, a potem z reszty listy całość wylosujemy. Więc tą środkową listę, niech każdy ma równe szanse, a po prostu przeglądamy rzeczy po złote bilety, okej? Okay? Będzie więcej osób miało szansę. Bo szczerze mówiąc, nie ma ch**a, żebym ja do pierwszej w nocy przejrzał wszystko. Cześć, Ewronik i Czacik, dzisiaj porozmawiamy o Mikołaju i o mojej pasji. Czyli oficjalnie, widzowie, po co był ten segment ostatniej półtorej godziny? Po nic. Nie, był po coś. Po złote bilety, tak. Wszyscy, widzowie, szczerze, selekcję. Każdy zasługuje na prezent, prawda? Każdy zasługuje na prezent. Porozmawiam o mojej pasji. Ludzie próbowali mówić, że Mikołaj nie istnieje, ale znam przynajmniej dwóch Mikołajów, więc nie wiem, o czym mówią. Ewronie, ty nazywasz się Kamil, ale ważąc 55 kilo, na pewno potrzebujesz zjeść sobie ciastko i napić się mleka. Zawsze po Wigilii znajdowałem je w śmietniku. Pewnie Mikołajowi i nie smakowały. Skończysz obijać w bawełnę. Na mojej liście znajdziesz przedmioty potrzebne mi do rozwijania mojej pasji, czyli szkicowania. I mamy zestaw ołówków. Męskie skarpety w pudełku prezentowane znane 3 pary. Rozumiesz? Doner kebab. Skarpety. O, zajebiste! Mega nie? Fajne. Cześć, Ewron. Chciałbym bardzo znać te pozornie niepasujące do siebie zestawy. Dwa razy Lego. Torek, to jest moje... Skip. O, lewy to nie. Jest, nie. Lewy. Nie, to lewego nie. Nie, lewy no nie. To jest kochany. Lewy zostaje, ale nie złoty, no nie? Lewy to zostaje... jest OG. Ja bym lewemu o złoty, szczerze. Lewy jest kochany, znalazł dziewczynę jakiś czas temu. Ja widzę tylko na torkach, jak są argument szczęśliwi. Dziewczyny? No lista, ale są szczęśliwi, Kamil. Stary. No ale są szczęśliwi, też jestem szczęśliwy. Kto mi kupi Lego? Przegryw Kamil. Hejka Don Kłok. Jeżeli się nie pomyliłem, to cena nie przekracza 500 zł. Stawiałem raczej na rzeczy Czy on wysłał k***a? Stawiałem raczej na rzeczy proaktyczne, które z pewnością będą dobrze wykorzystane. Ciężkie czasy z pracą u mnie też. Ciężko póki co. Okularki sobie musiałem zmienić, co też pochłonęło trochę gotówki. I każda z tych rzeczy na pewno się przyda. Pozdrawiam i całuję. PS, głosówka dla ciebie. Okej. Okay. Dyfuzor zapachowy. Ej, ładnie wygląda. Ładnie wygląda, to prawda. Jakieś elementy takie beżowe i drewniane w pokoju. A, bo to LED po prostu. Ona się świeci na różne. Myślałem, że wybiera się. Fajne. Okej, okay, podkładka. Jakiś... To jest dla... Powerbank, nie uwierzę, że ktoś daje powerbanka nie po to, żeby zapełnić budżet. To jest to
No. Franka pominąłeś? No wiem, kurwa mać, nie mogę. Daj mi chwilę fiksa. Dobra, szczerze, czat? Franeczek. Kurwa mać, bo tu jest tego tyle. Ja nie... Ja, czat. Autentycznie, jeżeli byśmy mieli każdy list przeczytać, to dzisiaj stream do trzeciej. Więc zrobimy tak, że niektórych kandydatów do złotego biletu przejrzymy, a resztę po prostu każdy wylosujemy, dobra? Bo żeby każdy miał równe szanse, dobrze? A niektórzy, wiadomo, za zasługi i za wszystko gwarantowana nagroda, okej? Okay? Tak, wydaje mi się, że tak będzie lepiej, no nie, niż jakieś odrzucanie prezentów, fajnie, prawda? Fajnie. Witam, Dufranek, naprawiacz plików. Przychodzę z prośbą do pana Mikołaja, 2.3. Mianowicie od kilku miesięcy szkicuję i kreślę na zwykłym bloku A3 bez żadnych podstawek, co jest często męczące przy wykonywaniu bardziej wymaganych prac na studia. Dlatego też proszę w te święta o podstawkę i kilka przyborów, które pomogą mi w dalszym kształceniu. Okej. Okay. O, facet, który potrafi gotować. No dobra, mod, no dobra, no to no złoty, no złoty, złoty, złoty bilet. Ale kurwa mać ostatni złoty, bo rozjebałem mnie zaraz. Witam cię, Kamilku, w ten dzisiejszy wspaniały wieczór. Chciałem dostać od ciebie jedną rzecz. Jest to zestaw, ponieważ Darth Vader jest moją ulubioną postacią ze Star Warsów. Fajne! Biorę. I mój JJ. Ty wiecie, czat, ile my listów zobaczyliśmy na streamie? Że jakieś 70. Albo 60. A wiecie, ile jest? Pełnych list fajnie zweryfikowanych? 208. Cześć, Kamilek. Strasznie mi szkoda tego, że Twitch miał kiedyś taki problem z mną i ponad 6-letniego followka. O Jezu, dzikojem, Karel. Teraz niby jest 3-letni, ale to nie to samo. Jestem troszkę lurkerem. Chciałem te golczyki dla mojej mamy, która wiem, że nigdy nic dla siebie nie kupi, bo uważa, że to niepotrzebne. Chciałbym jej sprawić taką niespodziankę, a jeżeli jest taka możliwość, jaką ty dajesz, kupując widzom prezenty, pomyślałem, że spróbuję szczęścia. Jeżeli chodzi o pościel, jest ona dla mnie, zauważyłam ją i bardzo mi się podoba. Jeżeli stwierdzisz, że ta lista jest za droga i prezenty są bez sensu, to chciałabym, żebyś płacił symboliczną kwotę na środowisko dla zwierząt. Szczerze, karta schroniska. Karta schroniska, karta matki, karta prezentu, nieźle. Karta pościeli, nieźle. Karta pościeli. No, to jest gestara pewnie. Szczerze? Fajne, fajne. Cichojemka bardzo OG. Jak dla mamusi? Kurwa, czy to jest złoty? Dobra, daj złoty, ja pierdolę, złoty o, kolejny. Złoty? Ty rozumiesz, że ze złotych jest 8 tysięcy? No dobra, wylosujmy w takim razie, widzowie. Wylosujmy, wylosujmy. Już nie, 8 tysięcy na złote to już jest bardzo dużo. Szczerze, przed losowaniem, drodzy widzowie, przed losowaniem, statement mały. Panik. Widzowie, tylko złote, nic więcej nie będzie. Wylosujmy w takim razie, spośród słupków, prezenty. Błagam. Random org. Mój numer, błagam, pregę. Drodzy widzowie, chciałbym, żebyście wiedzieli, że ja chciałbym, żeby każdy dostał jakiś prezent. Ale nie mam takiego budżetu, ale wiecie, no chciałbym po prostu wiedzieć, chciałbym, żebyście wiedzieli, że doceniam każdego, kto tu jest na tym streamku. Bardzo. Jeżeli przynajmniej jakiejś części widzów możemy jakoś sprawić jakiś uśmiech na święta, to ja już jestem mega zadowolony i mega się cieszę. Lecimy, widzowie, od 2, bo pierwszy to jest kurwing do koszyka, do 208. 190. To chyba ja jestem. 190, SMI 2. Gratulacje. To jest ten odświeżacz, kurwa, nawilżacz. To jest SMI. To jest, kurwa, nawilżacz. SMI, gratuluję. Gratuluję, SMI. Wesołych świąt. Kolejna osoba, drodzy widzowie. Ja szybko po kanapkę idę. 50. 50 to Kubisz. 50 to Kubisz. Nie czytaliśmy na live'ie. A nie było, nie było. Witam, panie Kamilu Blushi. Tak się podziało, że dostałem w spadku telewizor, jednak nie obsługuje on nowych standardów i nie da się oglądać telewizji. Nie ma też Smart TV, dlatego taki Chromecast byłby idealnym rozwiązaniem. Przyda się również prezent w podróży, ponieważ razem z chłopakiem uwielbiamy zwiedzać świat, a po całym dniu chodzenia można by zrobić w hotelu jakiś Netflix and chill. Tak, brawo, Kubisz. Kubisz, gratuluję. Lecimy dalej. 148. Miński! O kurwa, Miński! Miński! Dzień dobry, drogie wronie, patrz zawsze pod swoje nogi. A propos nóg, ostatnio uwóźta noga karty graficznej padła, więc potrzebuje nowej. To. No! Ale Miński, dobry, gratuluję! Fajny mikrofonik. I jeszcze do tego uchwyt na karty graficzne, czarny podporka GPU z regulacją wysokości. Brawo, brawo, gratulacje, Miński! Kochany, no. 165. 165. X-Viola! X-Viola! O jakaś kaczka! Dobra. W ogóle większość rzeczy, widzowie, większość tych nie było nawet przeczytanych, ale wiadomo. Drogi Mikołaja, Kamila, wronie, moim marzeniem w te magiczne święta jest dostać cozy zestaw dla książkary. W tym roku przekonałam się do czytania i stało się to moją odskoczną, a na liście znajduje się książka, którą bardzo chciałbym przeczytać już od jakiegoś czasu. Dodatkowo lampka, kaczucha, poduszka i bluzokot na ten mroźny czas, bo zima w tym roku daje popalić. No way, patrz, serce i kaczka i bluza i książka. No way, ale fajne. Kaczka mega fajna. Fajne, mega kaczka fajne. Kaczka najfajniejsza, to prawda. No, ile mamy?
9137. Dobra, lecimy dalej. 141. Wiktoria, o k***a, 490. Wiktoria, widzowie. Wiktoria. Lista świąteczna Wiktoria. Ej, też nie czytaliśmy. Czy czytaliśmy? Jakiś... Nie czytaliśmy chyba. Nie. Cześć Kamilek, pewnie nie kojarzysz mnie z czatu, bo większości lurkuje. Oglądam już od dawna i subskrybujesz 11 miesięcy. Huge. Kocham podróżować i zwiedzać świat, dlatego chciałabym Instaxa wraz z składami, żeby mogła uwierzyć wspomnienia z moich podróży, żeby mogła zrobić sobie potem album ze wszystkimi wspomnieniami, bo uważam, że to super pamiątka, ale i też mile spędzone chwile z przyjaciółmi oraz rodziną, a także będę mogła fotografować swojego pupila. Zdjęcie kotka. Ojejku, jaki kotek! So cute, so cute. A skurwa o rodzinę, to proszę cię również jeszcze o parę rzeczy, które będą częścią tego różnych prezentów. Mega fajnie, gratuluję, gratuluję Wiktoria. Lecimy dalej. 60! Natapata! No way! Natapata 60 na liście. Nie? Tak. No. Czytaliśmy Natapatę. Natapata, gratuluję. Było tak, tak, tak. To były z farbkami tablet. Ej, a Natapata? A nie, nie było tego. Nie było. Czekaj, czy był? To nie był złoty bilet? To jest na niebiesko. Nawet jak nie dostała złotego, to wygrała. No tak czy siak jest. Tak czy inaczej, tak, że... no widzisz, niektórych rzeczy się nie przeskoczy, no nie? Styl, ale to w takim razie wiecie, no i tak jest jakby reroll, no nie? No ale wiadomo. 10085. No to jeszcze drugie tyle i jesteśmy w domu, proszę bardzo. Nie może mówić, że... 150! Ale jaka równa! No. Kryptonek w nawiasie DC, 499. Cześć, nazywam się Jakub, lurkuję ponad 4 lata, abstrakcyjna cena, ale wiadomo, że jesteś milionerem, pozdro. A, no to k***a git. Chciałbym nauczyć się grać na pianinie, aktualnie na nagiej dla dzieci malutkiej próbuję coś. Nie czytaliśmy tego, no nie? Content dostarczy. 47. Kacper XD 47. Kacper XD. O, to jest ten... Dobra, to widzieliśmy na pewno, nie? Kacpra dostaliśmy, tak. Wyzwanie pisze do świętego, że bardzo zajmie się... Ale szczerze, dron za 200 zł? Czy on będzie robił dobre zdjęcia? Wątpię. No nie? To jest 1080p. No w sensie, no mówię, te drony za poniżej 500, ten, zawsze to, jakiś, ale do no ćwiczeń. Dobra, 11 tysięcy, ja pierdolę. 98. Papcio, złoty guzik, ty co jest? No reroll. 178. XD Kamilos. Okej, okay, nie mieliśmy go chyba. Bo on był nie, gdzieś tam nie, niżej, nie. Więc... Drogi Mikołaju, Kamila, nazywam się Kamil i pierwszy do ciebie mały się, że wstępie się rządził miły to, że oglądam cię od pierwszej fleki i nie zliczę ile razy pobrałeś mi hubro, dziękuję bardzo, oglądać, bo dodałeś się miesiąc suba. W mojej liście wysyłam mikrofon, bo przez swój brzmi jakbym był w pralce albo mikrofali. Okej, okay, gdzie mamy statyw i mikrofon? Brawo. No dobry zestawik. Brawo, 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 brawo. Ostatnia osoba, widzowie. Roll. 138. Broken Wixa. Ale już się stać. Ty, ale Wixa ogólnie zgliczowała, bo Wixa się zapytała, czy może wysłać dwa koszyki, bo nie wie do końca co i jeden jest przegięty cenowo i ona po prostu zrobi zapasowy, ale czy może? Ja powiedziałem, no dobra, to możesz, ewentualnie przeczytamy. I 138 to jest Musisz dwa teraz naraz kupić. Yeah. No musimy wybrać. Ain't no way. Jeden jest taki, największy sterek w raczej Broken Wixa, a drugi to jest taki. To ten droższy, no nie? Hejcia, to lista numer chyba, jeden. Prawdę mówiąc, mam wszystko, czego potrzebuję w życiu i szczerze, to nie ma za wiele rzeczy, których potrzebuję. No, czyli k***a, reroll, proszę droższy. Bardzo. Czyli kiedyś chciałem sobie kupić gramofon, jest to według mnie mega sprawa słuchać sobie tak muzyczki i chciałem mieć możliwość odpalenia wieczorkiem gramofonu i wychillowania się. Teraz jak już udało mi się dostać zakup kolejnych płyt winylowych. Okej, okay, tutaj mamy przegięty z płytami i winylem. I mamy jeszcze listę numer dwie, to jakby tamta nie przeszła. Jedyne co mi obecnie było jakiekolwiek potrzebne, to rzeczy do robienia pazurków. Zajmuję się tym od 2 lat i bardzo sprawia mi to frajdę. Chciałem nauczyć się nowej metody, a przeżyć swoje zdolności. Szczerze widzowie, wydaje mi się, że damy ten drugi. Dlatego ja mi jakby aha, ja mogę wik 7 za 700, tylko to byłoby chyba trochę nie fair do tych poprzednich. No nie? Jak już każdemu dajemy limit, to chyba lepiej być fair Wixa dla reszty, dobra? Czy ty nie będziesz Wixa, jakby ten, będzie okej? Okay? Bo wiesz, Wixa, chciałbym po prostu być, wiesz, fair dla wszystkich. Jesteś ze stałej gwardii jak najbardziej i bardzo doceniam, ale wiesz, no też tutaj tu większość osób jest, no nie? Także Wixa, jak coś, to ten drugi, dobra? Lista po prostu numer dwa, okej? Okay? To nie ma, dla mnie nie ma to jakby różnicy akurat w twoim przypadku, no ale jak w twoim przypadku, to dlaczego nie w innych, no nie? O Jezu. Drodzy widzowie, oklaski dla wylosowanych. Moc, jakbyście mi mogli podliczyć wszystko i znaleźć zaś, no generalnie co? Znaleźć sponsora. 12 tysięcy, świzdu, gwizdu, 12k poszło w pi***, nie? Więc fajnie. Ile wyszło? 12 tysięcy. Także tak, no stream był bez sponsora, z mojej jakby kieszeni. Wyjęta kaska, więc no, it is what it is. Chłopaki, bardzo wam dziękuję, nie? Za towarzystwo. Dzięki bardzo, bardzo mi miło, bardzo mi miło, bardzo mi miło. Super jesteście, super jesteście. Dziękuję bardzo. Siemanko.
I widzowie, mogę powiedzieć, że co roku będziemy sobie tak robić. Będziemy sobie tak robić co roku.